W związku z drugim konkursem, po pierwsze rodzina, NIK złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwoje urzędników Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Izba podejrzewa, że działali na szkodę interesu publicznego. W maju 2021 roku ówczesny wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw polityki demograficznej stał na czele komisji konkursowej opiniującej zgłoszone projekty, w tym ofertę Fundacji Republikańskiej, w której był wcześniej zatrudniony. Mimo że w tym przypadku zachodził konflikt interesów, wicedyrektor biura nie tylko nie wyłączył się z prac, ale zatwierdził także kartę oceny formalnej i merytorycznej fundacji, które komisja sporządziła. Z jej obrad nie wyłączyła go z urzędu także pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, choć wiedziała o powiązaniach swojego zastępcy z Fundacją Republikańską. Na realizację projektu w ramach konkursu, po pierwsze rodzina, na 2020 rok Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało niemal 9 milionów złotych. Niemal połowę całej sumy przyznano fundacjom i stowarzyszeniom powiązanym z członkami Rady Rodziny działającej przy resorcie.